Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Posłowie odrzucili wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Za pozbawieniem Sikorskiego funkcji było 146 posłów, 240 było przeciw, a 48 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wymagana do odwołania marszałka wynosiła 218 posłów. Głosowanie nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie odwołania Radosława Sikorskiego poprzedziła wczorajsza burzliwa debata w Sejmie. Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał wnioskodawca poseł Krzysztof Szczerski. Apeluję, dokonajmy zmiany na stanowisku marszałka. Zamknijmy ten nieudany eksperyment z nagrodą pocieszenia dla Radka Sikorskiego za zdjęcie go ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Zapomnijmy o tej personalnej wpadce i z nowym marszałkiem pracujmy w spokoju, odpowiedzialnie do końca obecnej kadencji. Dajmy razem dowód działania na rzecz odbudowy zaufania obywateli do państwa i polityki. Państwo chcecie z błędu, do którego się pan marszałek przyznał i za który przeprosił, próbujecie robić widowisko polityczne w sytuacji, w której w istocie tak naprawdę chodzi wam o to, żeby tak skutecznego ministra spraw zagranicznych, jakim był minister Sikorski, dzisiaj postawiać pod pręgierzem z powodu drobnego błędu. Tylko o to wam chodzi i przyznajcie się państwo, że tak to jest i taki macie cel, a nie żaden inny. Nasz klub parlamentarny PSL nie będzie uczestniczył w tej wojnie polsko-polskiej, nikomu niepotrzebnej, a na pewno niepotrzebnej dzisiaj w Polsce. Dlatego też będziemy głosować przeciwko temu absurdalnemu wnioskowi. Sejm już nie będzie gorzej notowany. Sejm już nie straci autorytetu, bo go praktycznie nie ma. I my musimy, my jesteśmy winni temu i zróbmy wszystko, żeby tak się nie stało, żeby ten Sejm wreszcie zaczął się liczyć. Jest to najwyższy organ w państwie. I proszę Państwa, dowodem na to, jak to wygląda, to również była połajanka pani premier dla pana marszałka po jego wypowiedziach. Ja oczywiście o panu marszałku nic nie będę mówił, mówili inni koledzy. Ostatecznie posłowie odrzucili wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odwołanie z funkcji marszałka Sejmu posła Radosława Sikorskiego i wybór posła Andrzeja Smirnowa na marszałka Sejmu? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, większość bezwzględna wynosiła 218 posłów. Za głosowało 146 osób, przeciw 240, wstrzymało się 48. Stwierdzam, wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, Sejm odrzucił wniosek o odwołanie posła Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu i wybór posła Andrzeja Smirnowa na marszałka Sejmu. Wniosek był pokłosiem publikacji amerykańskiego portalu Politico, w której przytoczono wypowiedzi byłego szefa MSZ. Z publikacji wynikało, że w 2008 roku w Moskwie ówczesny premier Rosji Władimir Putin miał mówić premierowi Donaldowi Tuskowi o podziale Ukrainy. Sikorski tłumaczył później, że zawiodła go pamięć, bo w tamtym czasie nie doszło do dwustronnego spotkania Tusk-Putin. Dziś Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się nowymi pomysłami ministra Bartosza Rulkowicza. To między innymi wskaźnik onkologiczny, czyli system, który jest częścią pakietu onkologicznego i ma być stosowany przez lekarzy rodzinnych w celu dokładniejszego diagnozowania choroby. Środowisko lekarskie alarmuje, to nie poprawi dramatycznej sytuacji pacjentów. Opozycja natomiast dodaje, że rząd PO-PSL nie ma pomysłu na poprawienie sytuacji w służbie zdrowia. Od stycznia 2015 roku na dodatkowe finansowanie będą mogli liczyć ci lekarze rodzinni, którzy u co najmniej jednego z 15 pacjentów rozpoznają nowotwór. Wskaźnik onkologiczny, który zdecyduje o dodatkowych środkach dla lekarzy rodzinnych, umożliwi im także prawo do wystawiania karty onkologicznej. Lekarze mogą jednak nie chcieć kierować pacjentów na specjalistyczne badania w obawie przed odmową ze strony NFZ finansowania wykonanych badań, które ostatecznie nie potwierdzą raka. Wskaźnik onkologiczny może też spowodować dodatkowe koszty. Niestety,
Propozycja resortu zdrowia to jedynie puste obietnice, które i tak nie skrócą gigantycznych kolejek do lekarzy specjalistów, alarmuje poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Minister zdrowia nie ma nic do zaproponowania Polakom, nie tylko w onkologii, ale w ogóle, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Wymyśla w związku z tym różne nowe rozwiązania, które mają pokazać, że coś robi, a tak naprawdę nie proponuje niczego, bo to, co zaproponował, w żaden sposób służby zdrowia nie uzdrowi, ani tej części onkologicznej, ani w żadnej innej. To jest udawanie, że coś się robi, że się pracuje, a pacjenci jak stali w kolejkach, tak niestety dalej w kolejkach będą stali. Opozycja ma szereg propozycji na uzdrowienie dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia. Niestety, jak mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos, Platforma Obywatelska nie chce na ten temat dyskutować. Na pewno trzeba zwiększyć finansowanie służby zdrowia, ale też dokonać szeregu innych zmian. To jest kwestia, zaczynając od początku, od podstaw, od profilaktyki, od ustawy o zdrowiu publicznym, o dbaniu o zdrowe społeczeństwo, o większą skuteczność poprzez większe zgłaszanie się na badania profilaktyczne, poprzez zmianę organizacji specjalistycznej opieki zdrowotnej i także podstawowej opieki zdrowotnej, która również wymaga dofinansowania. Poseł Tomasz Latos zaznaczył, że w Polsce zbyt mało osób trafia do ambulatoryjnej, czyli specjalistycznej opieki, a zbyt często od razu poddawani są hospitalizacji. Tymczasem wiele przypadków można leczyć. Oczywiście, jeżeli jest dobre finansowanie i dobry dostęp do lekarza znacznie wcześniej. Jeżeli jednak pacjent już trafi do szpitala, to nie może być takich limitów, które powodują, że w kolejce do specjalisty czeka się wiele miesięcy. Później i tak często okazuje się, że pod koniec roku brakuje pieniędzy, ponieważ kontrakty się już pokończyły, zaznaczył polityk. Po ponad 4 latach od katastrofy smoleńskiej nadal brakuje odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące tragicznego lotu z 10 kwietnia 2010 roku. Również najważniejsze dowody w sprawie, w tym wrak Tupolewa, pozostają w rękach Rosjan. Kwestię wyjaśnienia katastrofy poruszył w trakcie prezentacji zadań polskiej dyplomacji na lata 2014-15 minister Grzegorz Schetyna. Opozycja pyta o dotychczasową bezczynność i zaniechania strony polskiej w tej sprawie. Grzegorz Schetyna przedstawił w Sejmie najważniejsze zadania polskiej dyplomacji. W lakonicznych słowach odniósł się także do sprawy wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. W jej wyniku życie straciło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Na stan naszych relacji z Rosją wpływają niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym. Do słów Grzegorza Schetyny z dużym dystansem odnosi się poseł Bartosz Kownacki, pełnomocnik rodzin części ofiar katastrofy smoleńskiej. Trudno traktować słowa pana Grzegorza Schetyny poważnie, te słowa, które powiedział wczoraj, dlatego że po pierwsze Platforma przez ponad 4 lata w sprawie katastrofy smoleńskiej i relacji z Rosją nie zrobiła nic. Tak naprawdę to ona doprowadziła do tego, że relacje są bardzo złe, a strona rosyjska wykorzystała stronę polską i de facto nie pozwoliła na prowadzenie rzetelnego śledztwa w Polsce. Zaniechań w kwestii wyjaśnienia katastrofy może być więcej. Przed 2 dniami prokuratura okręgowa Warszawa-Praga po raz trzeci umorzyła śledztwo w sprawie cywilnego wątku organizacji lotów do Smoleńska. Wcześniej sąd dwukrotnie nakazywał wznowienie śledztwa, a chodziło o niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem lotów zarówno premiera, jak i prezydenta. Poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej, nie ma wątpliwości, że to również ukazuje brak woli wyjaśnienia kluczowej dla Polski sprawy. Czas trwania tego śledztwa, można powiedzieć ślamazarny, pokazuje, że jednak chyba takiej woli w dociekaniu do prawdy to tutaj nie ma. Doskonale przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że lot był niewłaściwie zorganizowany, ale wola polityczna była taka, żeby tych, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, awansować do rangi generałów za to, że nie zadbali o rzetelne przygotowanie lotu. Działania podjęte zarówno przez rząd, jak i prokuraturę w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, a właściwie ich brak, nie zwiastują przełomu w sprawie, która od 4 lat pozostaje niewyjaśniona. Dziś mija termin, kiedy seniorzy oraz osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek w sprawie głosowania przez pełnomocnika. Mają do tego prawo wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Wniosek w sprawie głosowania przez pełnomocnika może być przesłany pocztą lub złożony przez dowolną osobę w urzędzie gminy. Liczy się data wpłynięcia wniosku do urzędu. Do podpisanego wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa oraz kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Gdy wniosek i dokumenty dotrą do urzędu gminy, urząd kontaktuje się z wyborcą i ustala termin oraz miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Sporządza go urzędnik w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu wskazanym przez wyborcę na obszarze danej gminy. W dniu wyborów pełnomocnik z aktem pełnomocnictwa stawia się w lokalu wyborczym, gdzie głosowałby wyborca. Otrzymuje tam kartę do głosowania i oddaje głos w imieniu osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego przez pełnomocnika zagłosowało 1858 osób. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 30 listopada. Protest niemieckich maszynistów pociągów towarowych i pasażerskich może być kontynuowany. Tak zadecydował sąd pracy, który odrzucił wniosek kolei Deutsche Bahn w sprawie przerwania ogólnokrajowego strajku. Podstawowy postulat to podwyżka płac i zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin pracy. Protest maszynistów w Niemczech trwa już trzeci dzień i będzie mógł trwać jeszcze dłużej. Strajk nie jest bowiem sprzeczny z niemieckim prawem, co próbowali udowodnić przedstawiciele kolei Deutsche Bahn. Sędzia prowadząca sprawę przyznała, że protest powoduje znaczne straty i skutki, ale taki właśnie jest jego cel. Natomiast skala manifestacji nie jest nieproporcjonalna. Wyrok sądu pracy z zadowoleniem przyjęli niemieccy związkowcy. GDL jest na drodze do egzekwowania swoich podstawowych praw. Prawa te są atakowane z wielu stron. Stanęliśmy pod ostrzałem pytań. Jednak teraz mamy jasną decyzję. To ona jasno stwierdza, że wszystko, co jest związane ze strajkiem, jest legalne i nie może być kwestionowane. Naszym zdaniem jest to krok w dobrym kierunku. Kierunku, który daje się we znaki przede wszystkim pasażerom, szczególnie tym, którzy za pomocą kolei codziennie dojeżdżają do pracy. Mam wrażenie, że cały kraj stał się zakładnikiem przez to, by zapłacić o 6% więcej. Uważam to za ogromną przesadę. Maszyniści domagają się podwyżki płac i skrócenia tygodniowego wymiaru pracy o 2 godziny, z 39 do 37. GDL chce także, by pracodawca uznał go za reprezentanta personelu konduktorskiego i gastronomicznego oraz dyspozytorów koordynujących ruch pociągów i obsadzanie ich załogami. Spór próbowała złagodzić kanclerz Angela Merkel. Zaapelowała do zarządu niemieckich kolei oraz związku zawodowego o powołanie niezależnych rozjemców. Nie przyniosło to jednak żadnego skutku. Związkowcy stoją na stanowisku, że zarząd niemieckich kolei nie chce negocjować umowy zbiorowej, która obejmowałaby inne poza maszynistami grupy zawodowe pracujące na kolei. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Kolejne informacje przekażemy w samo południe. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Zapraszam Państwa na informacje o pogodzie. Dziś w kraju na ogół zachmurzenie duże. Przed południem w pasie od Pomorza przez Kujawy Wielkopolskie i Centrum po Dolny oraz Górny Śląsk sporo opadów deszczu, lokalnie o umiarkowanym natężeniu. W dalszej części dnia opady obejmą także Mazowsze, Podlasie, Mazury oraz Lubelszczyznę. Na zachodzie już bez deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północy do 16-17 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, głównie z południa. Ciśnienie bez zmian. Na barometrach w Warszawie około 1010 hektopaskali. A jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach naszego kraju? Zobaczmy.